Bardzo się cieszę, że przyszedłeś właśnie na ten odcinek. Mam dla was przygotowany mój debiut w barwach Zagłębia na hali Żeromskiego w Sosnowcu. Jest to hala związana bardzo silnie z moją przeszłością, głównie przez to, że przychodziłem tam jako dziecko i patrzyłem, jak trenują właśnie zawodnicy z Zagłębia. I to było takie moje małe marzenie, żeby kiedyś, jak będę już profesjonalnym zawodnikiem, będę grał na tej hali. Bardzo dużo się zmieniło, przez jakiś czas Zagłębia nie było w ogóle w lidze. To koniec męskiej koszykówki w Sosnowcu. Ze sportowej mapy zniknęło Zagłębie Sosnowiec, dwukrotny mistrz Polski w latach 80. No i teraz od tego roku reaktywuje się trzecia liga mężczyzn. Od zawsze chciałem grać w Zagłębiu, mimo że grałem tam jako młodzik, to znowu mnie ciągnie właśnie do tych barw. Dlatego postanowiłem, że spróbuję i pójdę na jeden trening, potem na drugi, trzeci, czwarty. I tak to się zaczęło kręcić. To nie jest tak naprawdę mój debiut trzecioligowy, ponieważ jako junior, starszy i młodszy grałem już w trzeciej lidze, ale z rówieśnikami, więc graliśmy jako 16-17-latkowie ze starszymi graczami, więc już jako trzecioligowiec miałem parę meczy na koncie, ale teraz mogę z całą pewnością stwierdzić, że po prostu teraz jest ten czas, w którym mogę poświęcić się dla trzeciej ligi, a wtedy to było bardziej takie dodatkowe, bo graliśmy jako młodziki. Dopiero na sam koniec dowiecie się, jaki był końcowy wynik meczu, a my przejdziemy do czwartej kwarty, kiedy wszedłem na boisko. Wchodzę w czwartej kwarcie, kiedy zostało gdzieś 8-7 minut do końca. Wchodzę bardzo spokojny, nie czułem żadnego stresu, po prostu wszedłem i chciałem zrobić swoją robotę. Robię zasłonę wiśni na dół, gdzie dostaję piłkę. Odgrywa do Kamila pod kosz, który jest podwajany również przez mojego zawodnika, co powoduje, że jestem na czystej pozycji. Niestety dostaję blok. Ale dobra, akcja w obronie. Stoję na dole i patrzę cały czas, co się dzieje. Mój obrońca robi zasłonę koledze, co powoduje, że zmieniamy się atakującymi w obronie. Mój zawodnik biegnie po zasłonie, co powoduje, że jestem lekko spóźniony. Łapię więc kontakt, jedną ręką na jego biodrze, a drugą tam szukam piłki. Z perspektywy sędziego może to wyglądać jako faul w pierwsze tempo. Przeciwnik totalnie niespodziewanie oddaje rzut za trzy. Chcąc zblokować, wybijam mu piłkę, nie łapiąc kontaktu tutaj ciałem. Słyszę gwizdek za sobą. Mówię, dobra, pewnie spóźniony gwizdek po tym kontakcie, jaki złapałem na początku. Daję na środku, no bo myślę, że piłka będzie z boku i dlatego szukam swojego przeciwnika. Perspektywa sędziego pozwoliła mu na podjęcie decyzji o trzykrotnym rzucie osobistym. Zgłupiałem. No mówię, dobra, jeden błąd, muszę go naprawić, przecież to są moje ostatnie minuty meczu. Przeciwnik trafia dwa osobiste z trzech. A my przechodzimy do ofensywy. Jak zwykle ustawiam się w rogu, żeby rozszerzyć obronę. Dostaję piłkę i mijam. Widzę wolnego wiśnie pod koszem. Daję mu piłkę, ale tym razem zostaję złapany przez przeciwnika. Obrońcy zbierają, więc szybko wracam do obrony. Leci kontra i niestety nie nagrał się mój czyściutki blok na przeciwniku. Co ostatecznie niestety zostaje zagwizdane jako faul. Mówię, no nie wierzę. Dopiero co wlazłem, a już dostaję dwa faule. Co, ci sędziowie mnie nie lubią? Niestety oba celne oznaczają, że od kiedy wszedłem na boisko, jesteśmy minus 4. Dobra, może teraz coś podziałam. Wychodzę do góry, gdzie dostaję piłkę. Znowu widzę mojego kolegę z drużyny na dole, ale niestety nie stworzyłem linii podania między mną, nim a koszem, co powoduje, że piłka leci troszeczkę za daleko od jego ręki, ale ostatecznie udaje mu się ją złapać. Zdecydowanie wjeżdżam pod kosz, kiedy wiśnia jest podwajany, ale niestety mnie przejmuje kolejny obrońca i piłka leci na kontrę. Fartem nie trafiają, więc dalej na szczęście jest minus 4. Jest do odrobienia. Znowu wychodzę sobie do góry, dostaję piłę i daję ją na dół. I znowu wiśnia jest podwajany. Przez to, że był wyższy od zawodników o prawie głowę, no musiał być niestety podwajany. Ale piłka na naszą korzyść. Po wznowieniu oddajemy rzut, ale od razu zbieramy. Beznadziejnie zastawiam przeciwnika, dlatego nie zbieram. Malutki pressing i cofamy. Mamy przechwyt, ale niestety nie wykorzystamy. Tutaj nadziałem się na zasłonę i nie odciąłem pierwszego podania z autu. Nie tracimy na tym, ale jest kolejny wjazd po zasłonie pod kosz. Przeciwnik nie trafia, ale dobija z faulem. No bez jaj, minus 6 i minus 7. Może coś zacznę robić w końcu. Postawię do góry, fake rzutem, oddanie piłki i zbiegam pod kosz. Są punkty! Mama się cieszy.
Jesteśmy już tylko minus 5. Przeciwnicy pudłują i zaliczam zbióreczkę, moi drodzy. Mijam przeciwnika, który jest blisko ustawiony, ale kurde, przecież tam był dzida pod koszem z ogłowem niższym gościem. Czemu ja tego nie widziałem? Handoff na górze i ustawiam się na boku. Czekam na piłkę, ale Krzysiu zdecyduje się na wjazd pod kosz. Niestety zostają odgwizdane 3 sekundy w trumnie. Teraz bronimy. Rzut za 3 i... I znowu zbieram. Yeah, no to lecimy z kontrą. Takie lubię najbardziej. Behind the back z wykorzystaniem tempa. Mamusia zdziwiona. Niestety nie zrobiliśmy przewagi w kontrze, dlatego zostaję z sapą 2 na 3. Ja zostaję podwojony, więc mu oddaję piłkę pod kosz. Robi fake i oddaję rzut z faulem. Faul niesportowy, bez ataku na piłkę. Oba celne, więc jesteśmy już tylko minus 3. Dostaję piłkę do góry po wznowieniu, mijam, ale niestety przeciwnik wkłada kolano tam, gdzie nie powinien. I tracę równowagę. Wstaję na nogi i oddaję piłkę na obwód. Mama mówi... Ale miała rację. Chciałem. W tej akcji staramy się coś skleić. Ale kończy się niecelnym rzutem za 3. Szybko robimy przechwyt i Jari trafia 2 punkty w kontrze. Ej, jest git! Minus 1. Przeciwnicy szybko lecą do ataku. Tak, zagapiłem się. Nawet takie kuriozalne błędy się zdarzają. Ale na szczęście podanie jest niedokładne. Przejmujemy piłkę i teraz to my lecimy do ataku. Piłka leci sobie wolniutko po obwodzie. Dostaję piłkę, a nie ma obrońcy. No to rzucam. Bang! Jakub Siewniak rzuca 3-cyfrową liczbę. A raczej do niej doprowadza. Dostaję piąteczki, więc jestem zadowolony. Time out. Przeciwnicy nie trafiają i szybko lecimy z kontrą. Wiśnia robi 2 plus 1. Po niecelnym osobistym wybijam piłkę. I staram się ukraść tą piłkę zawodnikowi, no nie udaje się. Ale udało się zatrzymać atakujących 8 sekund na własnej połowie boiska. Kozacko! Znowu dostaję piłkę do góry, a ja na dół. Jak w zegarze. Wiśnia znowu podwajany, więc zbiegam sobie prawie na zero i oddaję rzut. Tym razem niecelny. No to czas na zmianę. Wchodzę 2 minuty później z powrotem. Coś tam sobie gramy i jest rzut. Niespodziewanie piłka ląduje w moich rękach. Przeciwnik mi ją wybija, ale ją przechwytuje. Oddaję na obwód i jest kolejny rzut. Lecę po nią. Lecę na aut i widzę. Widzę 3 moich kolegów z drużyny, którzy chcą tą piłkę. Spójrzcie, jak oni na nią czekają. No i zgadnijcie, komu ją dałem. Zgadnijcie. No oczywiście, że przeciwnikowi. Myślałem, że lekkim lobem przerzucę nad nim i doleci do jednego z moich kolegów. A nie podam do niego. Bardzo głupi błąd. No ale bronimy. Jest minięcie do środka. Kamil stara się zacieśnić trumnę, więc jako pierwszy dobiegam do zawodnika z piłką. No niestety, panie Jakubie. Ta rączka nie wystarczyła. Dawid mija, trafia. Przeciwnicy dodatkowo trafiają za 3. No i co? Koniec. Jakub Siewniak kończy mecz z 5 punktami, 2 czy 3 zbiórkami, może 1 asystą. Sam statystyk nie liczyłem, ale uważam, że mogłem zdecydowanie zagrać lepiej. Szczególnie mogłem trafić ten czysty rzut za 3, który... No trudno, spudłowałem. Ostatecznie mecz skończył się wynikiem 108 do chyba 47, więc sami widzicie, że wszedłem dopiero w 4 kwarcie, mimo bardzo dużej naszej przewagi. Ale i tak uważam, że przez to, że bardzo lubię koszykówkę i takie trenowanie sprawia mi przyjemność, to fajnie jest wyjść chociaż na te 6 minut i coś tam spróbować podziałać. Następny mecz wyjazdowy, a potem znowu prawdopodobnie gramy na Żeromie w Sosnowcu. Także kto chciałby wesprzeć Zagłębie i zobaczyć może te parę minut, kiedy gram, no to oczywiście zapraszam. Zobaczymy, jak następny mecz się potoczy i może zagram więcej. Dam wam jeszcze w sekrecie taką informację, że to był mój pierwszy mecz na hali w Sosnowcu, ale zagrałem już jeden mecz w Czeladzi i jeden mecz w Gliwicach, gdzie rzuciłem chyba 2 razy po 8 punktów, czy 8 i 6 punktów. No ale tak, jeżeli chcecie więcej takich filmów, to oczywiście dajcie mi znać, żebyśmy mieli jakiś kontakt między sobą i będę takich historii trzecioligowych robił więcej oczywiście. Dzięki i do zobaczenia.